Haniu, jak wymijają się pociągi? Jeden obok drugiego. Po kolei. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Przywitałaś się? Szczęśliwego nowego roku. Te święta to Siwieszek składa życzenia wesołego alleluja. I do przodu, siostro. Rozmawialiśmy z wujkiem Józkiem, akurat był na polu z końmi, które mu przeszkadzały w budowie płotu. I zapytaliśmy się wujka, no właśnie, o co się zapytaliśmy? Posłuchajcie. Kury to są bardzo ciekawe stworzenia. Dużo gdaczą. Lubią otwarte przestrzenie. Chodzą sobie, zwiedzają. Na przykład ja lubię z nimi obcować i jestem z nimi cały czas, 24 na dobę. Sprawiają mi one wiele przyjemności. Kury są miłe, fajne w dotyku. Nawet można je pokazać, jeżeli to są kury, proszę bardzo. Chodź, kurko, chodź. Dobra, kureczka. No to jest taka duża kurka na czterech łapach. I robi raczej patataj, patataj. Wujka Józka trzymają się żarty. To jest taki koniokur. Zadawaj pytania, co chcesz wiedzieć o kurach? Czy kury latają? Oczywiście, kury latają, mają grzędy wysoko, mają grzędy nisko. Jeżeli mają taką chęć, są w stanie pomachać na krótko skrzydłami i na krótkim dystansie się przemieszczają nawet powietrzem. Ale nie są w stanie tak latać jak takie inne ptaki. Nie, zazdroszczą tego bocianom, ale za to częściej znoszą jajka niż te bociany. Okej, okay. To dziękujemy ci bardzo. Jak będziesz spędzał święta? Będę spędzał je na czasie wolnym. Pozdrawiam. A my znaleźliśmy na internecie takie ciekawostki, bo kury są niezwykłymi ptakami. Dla mnie i dla Hani, jeżeli chodzi o kury, to jedna rzecz była taka, że dyskutowaliśmy nawet o tym, nie wiem, czy Haneczka pamiętasz, że to jest nieprawdopodobne. Patrzysz na nie, a to są dalecy, dalecy potomkowie czego? Dinozaurów. To jest szokujące. Ale przejdźmy do ciekawostek dotyczących kur. Czy wiesz, Hania, jak długo żyją kury? 3 lata? Nie, dopóki nie skończą w rosole. Jak ten podcast ma być mądry? Ile żyją kury tak normalnie? Dożywają do 16 lat, a w naturze kury potrafią żyć około 10 lat. Zaraz, zaraz. To żyją w naturze kury gdzieś? Może, no tak tu jest napisane. Idę w lesie i mnie napadnie dzika kura, całe stado. To może takie, co wiesz, biegają i są przyjaciółmi po prostu. A może. Kury mają niesamowitą pamięć. Potrafią zapamiętać i rozróżnić ponad 100 twarzy innych kur oraz rozpoznać je nawet po kilku miesiącach rozłąki. Ciekawostką jest też to, że kwoka, czyli mama kurza, gdacze do swoich piskląt jeszcze zanim się wyklują z jajek. To tak jak my gadaliśmy i do ciebie, i do Tosi. Co więcej, pisklęta również popiskują do niej i do siebie nawzajem, aby zsynchronizować czas wyklucia. Kiedy kwoka wysiaduje swoje jajko, obraca je nawet 50 razy dziennie, aby upewnić się, że jest równomiernie ogrzane. I to jest też ciekawe, kury lubią niektóre osobniki w stadzie bardziej niż pozostałe. Kiedy znajdują jedzenie, w pierwszej kolejności prowadzą do niego najbliższych przyjaciół. Czyli są bardzo takie jak my. Różnie jest. Zwierzaczki są bardzo podobne do nas. Mhm. Kury mają swój język. Za pomocą konkretnych gdaknięć, kury mogą nie tylko ostrzegać stado przed drapieżnikiem, czy wołać do znalezionego pokarmu, lecz także okazywać emocje. Czemu my w ogóle tak o kurach dzisiaj gadamy? Bo jest jajecznikowy dzień. Jest dzień jajeczny, czyli wielkanocny. Tak. I jest polowanie na pisanki. A co to są pisanki? Nie wiem. A co robiłaś wczoraj z Jewel? Jajka. Ale jajka malowałaś. I pomalowane jajka to są pi... Kapi. Pikapi. Pisanki. Jakie robimy ciasto na Wielkanoc? Brownie. Ale jakie brownie? Czekoladowe. Brownie może być inne niż czekoladowe? Nie wiem. Jakie brownie odkryliśmy? Nadia's brownie. Nadia Hussein z Netflixa. Mhm. Zobaczcie sobie przepis na brownie.
czekoladowe, jak to tata mówi, z kremem i orzechami. Ale krem ganache? Nie. Taki karamelowy. No, ze słodkiego mleka. Skondensowane? Skondensowane, ale już to takie zrobione. A, wymieszane już gotowy z orzechami. Kładzie się na właśnie zrobione brownie, a potem na to wylewa się... Taki cheesecake'owy. Orężowy cheesecake'owy top. Polecamy. Życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A teraz przejdziemy sobie do bajkowiska pod tytułem... Samotnik. Zapraszamy! Zida zdecydowanym ruchem pchnęła drzwi i weszła do środka. Nogi same niosły ją do głównej izby. Pukała, pukała i nikt jej nie odpowiadał. Co prawda Magda powiedziała, że na jakiś czas musi wyjechać, ale minęło kilka dni, a niepokój dziewczynki tylko się wzmagał. Rudowłosa kobieta siedziała na krześle i przez okno czegoś wypatrywała w dali. Babciu! Zida starała się zwrócić uwagę Magdy na siebie, ale nic się nie stało. Dopiero po chwili rudowłosa kobieta odwróciła się ku dziewczynce i uśmiechając się odpowiedziała. O, co tam u ciebie, wnusiu? Dziewczynce coś nie grało. Uśmiech ten sam. Twarz taka sama. W ogóle cała Magda była taka sama. Ale coś było nie tak. Tyle, że nie potrafiła zrozumieć co. Wpatrywała się w kobietę, którą zwała babcią. Bardzo intensywnie. Wewnętrzny głos coś do niej mówił. Ale zbyt cicho, aby zrozumiała od razu, o co chodzi. Nagle dotarło do niej, kogo widzi. Kurzełku! Zwróciła się do kobiety. Co się stało? Gdzie babcia? Kilka dni wcześniej Magda usiadła na skraju swego łóżka. Znieruchomiała i bardzo wolno zapytała. Jesteś tu, Nuru? Odpowiedziała cisza. Kobieta kontynuowała. Potrzebuję cię teraz i to bardzo. Musimy porozmawiać. Nikt nie odpowiedział. Kurzełek zaś patrzył na Magdę i nic nie rozumiał. Do kogo ona mówiła? Dlaczego tak wolno wymawiała słowa? Dlaczego była taka nieruchoma? Nie zastanawiał się nad tym zbyt długo, ponieważ to była Magda. Ona wiedziała, co robi. Nuru, powiedziała rudowłosa. To bardzo ważne. Wiem, że cena za to spotkanie jest bardzo wysoka dla ciebie i dla mnie, dodała cicho z nutką bólu. Ale naprawdę musimy się spotkać. Bardzo cię przepraszam. Musimy, powiedziała z naciskiem. Jesteś tu, Nuru? Kurzołek odniósł wrażenie, że jego czarne kudełki poruszyły się. Jakby zaciął niewielki wiaterek. Przeciąg jakby. Nawet nie. Taki wietrzyk, którego się nie odczuwa, a który jest. I znad drzwi spadł srebrny skobelek. To zdziwiło kurzełka, gdyż skobelek ten był wciśnięty w specjalny uchwyt, uniemożliwiający jego ruszenie. A teraz spadł. W odpowiedzi rudowłosa odetchnęła z widoczną ulgą i uśmiechnęła się. Jesteś, powiedziała. Za chwilę się zobaczymy, tak jak ostatnio. Mimowolnie uśmiechnęła się do swych myśli. Owo ostatnio było bardzo, bardzo dawno temu. Nawet nie bardzo pamiętała kiedy. Doskonale jednak wiedziała, jak mają się spotkać. I wtedy grymas bólu przemknął po jej młodej twarzy. I wtedy powiedziała mi, że muszę ją zastąpić. To co ja miałem zrobić? Powiedział kurzełek głosem Magdy. Zida patrzyła na nią i wydawało się, że postać kobiety jakby drgała, lekko się rozmywając. Najpierw chciała zastosować zaklęcie metamorfozy, kontynuowała rudowłosa. Ale uprosiłem ją, by zastosowała inne. Wiesz, dla mnie to nieco bolesne, gdy mam przejść aż taką zmianę. No, bo po rzuceniu tego czaru fizycznie przekształciłbym się wizualnie w nią. Na szczęście uznała, w głosie rudowłosej Zida wyczuła jakby ulgę, że złudzenie optyczne w tym przypadku jest wystarczające. Chyba nie bardzo, zdziwiła się dziewczynka. Ja cię zobaczyłam. No, bo to nie jest zaklęcie dla ciebie, ale dla innych. Ciebie przecież Magda nie chciała zwieść. A mnie nie zmieniło fizycznie, lecz wprowadziło złudzenie jedynie w umysłach innych. W ten oto sposób, widząc mnie, każda inna istota niż ty dostrzega Magdę. Coś w tym jest, bo ja też najpierw ją zobaczyłam. Ale
co ty tu robisz, kochana? Przecież Magda mówiła ci ponoć, że jakiś czas jej nie będzie. Mówiła. A jakże? Mówiła. Tyle, że dość długo jej nie ma. No właśnie, stwierdziła rudowłosa. To znaczy kurzełek, na którego Magda rzuciła czar złudzenia optycznego. Coś długo jej nie ma. A wiesz może, gdzie jest babcia? Spytała Zida. Mówiła coś o tym, że musi spotkać najbardziej samotną w całym wieloświecie osobę. Nawet wołała ją albo jego. A pamiętasz może, kogo wołała? Jakiegoś Naru? Odrzekł kurzełek ustami Magdy. Naru? Powtórzyła Zida. Naru? Zaczęła intensywnie myśleć. Czas płynął wolno i spojrzała w oczy kurzełka, wyglądające identycznie jak oczy babci. A może Nuru? Kurzełek patrzył na dziewczynkę. Może tak być, odpowiedział. A wiesz, kto to? Zida nie odpowiedziała. Przypomniała sobie tamten dzień, gdy rozbawiona trzymała w ręku koszyk pełen czekoladowych jajek. Świąteczne polowanie na nie właśnie się skończyło. Dziewczynka uwielbiała je, tym bardziej, że był to jeden z tych niewielu przypadków, gdy to nie ona musiała wcześniej jajka utemperować z czekolady. Babciu, powiedziała do Magdy, a dlaczego zawsze ty zajmujesz się przygotowaniem tego całego polowania? Bo uwielbiam ten zwyczaj, kochanie, odpowiedziała rudowłosa. Dzięki temu pamiętam o kimś bardzo ważnym. Ja wiem, o króliku wielkanocnym. Zida sama ubawiła się swoim żartem i śmiała serdecznie. Magda tylko uśmiechnęła się. Nie bawi cię ten żart? Spytała dziewczynka. Jaki żart, wnusiu? No wiesz, królik wielkanocny podrzuca czekoladowe jajka. Zida przerwała. Zrozumiała, że powiedziała coś ważnego. Królik wielkanocny, babciu? Dziewczynka była zdumiona. Królik? On naprawdę istnieje? Jak Mikołaj? Rudowłosa lekko skinęła głową na potwierdzenie i jednocześnie zamrugała brwiami. I ty go znasz? Ja też chcę. Dziewczynka wyrzucała słowa jedno po drugim. Wiem, że on musi być strasznie popularny i pewnie mnie nie zapamięta, ale ja muszę go poznać, babciu. Zida niecierpliwie tupała stópkami o ziemię. A takie zachowanie było czymś bardzo rzadkim dla niej. Była przecież dobrze wychowana. Nie, wnusiu, on nie ma za bardzo znajomych, odparła wolno Magda. W sumie to on nie ma nikogo. Nikt go już nie zna. To najbardziej samotna istota w całym wieloświecie, powiedziała z ogromnym smutkiem w głosie rudowłosa. Biedny Nuru, dodała cichutko do siebie. Zida milczała, więc kurzełek uznał, że nie wie, kim jest ten cały Nuru i głosem Magdy przerwał ciszę. O, to ty nie wiesz, kto to? Bardziej stwierdził, niż zapytał. Nie wiem, smutno odparła Zida. A ty nie masz pojęcia, kiedy wróci? No skąd mam mieć? Zapytał kurzełek ustami rudowłosej i wzruszył ramionami. Dlatego siedzę i czekam. W końcu przyjdzie, stwierdził kurzełek i dodał z troską w głosie. Przyjdzie, prawda? Pewnie, odpowiedziała dziewczynka. Zawsze wraca. Chcesz może ciasteczka? Zida uznała temat za zamknięty. Twoje ciasteczko? Zawsze! Uśmiechnęła się Magda i kurzełek jej ręką sięgnął do pojemniczka podsuniętego przez dziewczynkę. Kilka dni wcześniej Magda patrzyła na kurzełka. Wyglądasz jak ja, Kurzysławie, uśmiechnęła się zadowolona. A teraz wybacz, bo muszę już iść. I zniknęła z jego oczu w jednej chwili. Ona zaś wiedziała, że on już jej nie widzi. Zaraz jednak obraz zaczął się zamazywać. Czas wokół niej falował. To zwalniał, to przyspieszał. Cofał się tylko po to, by w jednej chwili pobiec naprzód. Obraz się zatarł, falował. Widziała splątane nici czasu i zaczęła odczuwać ogromny ból całego ciała. Parła naprzód, a jej stopy coraz bardziej zapadały się w coś miękkiego. Z każdym wymuszonym krokiem stawała się coraz cięższa i cięższa, aż zabrakło jej siły na kolejny. Wtedy usłyszała coś jakby cmoknięcie. Upadając, traciła przytomność. Ból przejął kontrolę nad jej całym ciałem i nastała cisza, a ból ustał. Otworzyła oczy. Zobaczyła nad sobą twarz zająca. Jego pyszczek wskazywał, że również przeszedł wielkie katusze. Mimo tego uśmiechnął się.
Co u ciebie, trzynasta matko? Zapytał, podając jej łapkę. Pomógł jej usiąść i siadł naprzeciwko niej, krzyżując po turecku swoje skoki. Bywało lepiej, odpowiedziała rudowłosa, poprawiając dłonią swoje włosy. Usiadła na piętach, jakby szykowała się do medytacji. A u ciebie jak, Nuru? Jak się ma twój cień? Zapytała siwowłosa kobieta. Obaj mamy się dobrze, dziękuję. Odparł. Przejdę do sedna, mistrzu światów, powiedziała, a zając uśmiechnął się, słysząc ten tytuł. Dawno nikt go tak nie nazywał, w ogóle dawno z nikim nie rozmawiał. Taki był koszt życia poza czasem. Był sam, on i Gidim, jego cień. Magda kontynuowała. Wiele dziwnych zdarzeń ma miejsce w wieloświecie. Czy dostrzegłeś jakieś zawirowania czasu? Mistrz popadł w zadumę. Po dłuższym zastanowieniu odpowiedział stanowczo. Nie, zupełnie nic. Niemożliwe. Przecież tak wiele anomalii miało już miejsce, myślała na głos stara kobieta. Ostatnio też się martwiłaś, że idzie coś ostatecznego, a okazało się ledwie pod muchem. Pod muchem? Zdziwiła się Magda. Mało co nie zapadło się kilka światów. Ale czymże jest kilka przy takich ich ilości? Zapytał mistrz. Wysuszona stara kobieta spojrzała mu w oczy. On, żyjący poza czasem, a jednocześnie we wszystkich światach naraz, faktycznie mógł to widzieć inaczej. To pocieszające, powiedziała po chwili, bo to znaczy, że nic nie zagraża samemu światu drzewa. Nic a nic, potwierdził. Pilnuję tego. Wiem, mistrzu Nuru, ty i Gidim chronicie drzewo. Cieszy mnie to, że nie dostrzegasz żadnych zagrożeń z twojego punktu widzenia. To zaś oznacza, że czeka nas walka nie o wieloświat, ale, jak to powiedziałeś, ledwie o kilka światów. W sumie to pocieszające. Zając patrzył na wysuszone niemal ciało kobiety i uśmiechał się. Jesteś tego pewien? Magda z napięciem oczekiwała na odpowiedź. Jestem, trzynasta matko, i pomogę ci, jak ostatnio. Wiedziałam, szepnęła słabnącym głosem, że pomogłeś. Obaj pomogliśmy, ja i Gidim. Skłonił się ku staruszce. Ona zaś próbowała odwdzięczyć się tym samym. Dziękuję ci za to, że zechciałeś się ze mną spotkać, mówiła cichutko. Wiem, jakim cierpieniem za to zapłaciłeś. Ty również, matko. Przerwał mistrz, patrząc na niknące ciałko kobiety. To nic w porównaniu z twoją stratą, kontynuowała Magda. Dlatego bardzo dziękuję za spotkanie. I nie przedłużam, by nie przedłużać twego cierpienia, Nuru. Mam nadzieję, że nie sprawię ci go już nigdy więcej, mistrzu światów. Obyś jednak sprawiła, trzynasta matko. Każde spotkanie z tobą to dla mnie ogromna pociecha, dzięki której ma samotność jest mniejsza niż niezmierzona. Po tych słowach wyciągnął łapkę i dotknął czoła kobiety dokładnie po środku pomiędzy jej oczami. Idź, powiedział. Dotknięcie łapki sprawiło, że Magda straciła wzrok. Na chwilę. Kurzełek zdziwiony wpatrywał się w Magdę siedzącą na podłodze izby. Jesteś już pani? Zapytał. Wzrok wracał jej powoli. Wyostrzał się, a ona rozpoznawała znajome otoczenie. Była w swoim domu. Pani, powtórzył kurzełek. Jestem, odpowiedziała, a jednocześnie usłyszała coś jak skrzypnięcie starych drzwi. Tak brzmiał jej własny głos. Wyglądasz okropnie, pani, ponownie usłyszała kurzełka. Machnęła ręką w jego kierunku gestem, który oznaczał, że zdaje sobie z tego sprawę i zaraz zamierza coś z tym zrobić. Z trudem podniosła się z podłogi i poczłapała w stronę lustra. Spojrzała na swoje odbicie. Patrzyła na nią stara, siwa kobieta. Uśmiechnęła się do niej i z ogromnym trudem wykonała ręką znak wody, a następnie wyszeptała zaklęcie czaru lustrzanego odbicia. W jednym momencie z lustra patrzyła na nią młoda, rudowłosa Magda. Stara kobieta przed lustrem ponownie się uśmiechnęła. Jej młode odbicie odpowiedziało tym samym. Zrobiła krok naprzód i weszła w taflę szkła. Równocześnie z lustra wyszła rudowłosa Magda. Jestem, Kurzysławie, powiedziała młodym głosem. Wróciłam. Martwiliśmy się o ciebie, pani, uśmiechnął się kurzełek. My? Zdziwiła się rudowłosa. Zida i ja.
Zida tu była? Przecież wiedziała, że wyjeżdżam na kilka dni, powiedziała Magda. Trochę cię tu jednak nie było, spokojnie odparł Kurzełek. A ile to trochę, Kurzełku? Spytała. Jakieś 3 miesiące, a musisz wiedzieć, że wiele się wydarzyło w tym czasie. I zaczął jej opowiadać. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres kontakt@dzieciandia.pl i koniecznie zobacz w sieci dzieciandia.pl. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla wszystkich. Koniec! To wszystko, pa!